Znaczy, powiedzmy tak. Po pierwsze, jedynym rzeczywistym przeciwwskazaniem do wykonania szczepienia jest zespół wrodzonych zaburzeń, czy w ogóle ciężkich zaburzeń odporności. Jeżeli zdarzyła się sytuacja, w której gdzieś dziecko zostało zaszczepione, a nie zostało to rozpoznane, to oczywiście jest to tragedia. Natomiast ja mam pytanie do pani, do państwa, którzy wmawiają pacjentom, że wszystkie zachorowania u dzieci są niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Ile razy widzieli państwo śmierć dziecka? Ile razy musieli państwo rodzicom mówić, że dziecko zmarło? Ile razy było to w trakcie leczenia meningokokowego, czyli meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych? Ja wielokrotnie, tak? Więc proszę mi powiedzieć, ile razy widziała pani śmierć dziecka? Ile razy, sekundę, dokończę. Ile razy musiała pani tłumaczyć, dlaczego dziecko zmarło z powodu choroby zakaźnej, na którą nie zostało zaszczepione? Dziękuję. I odpowiedzi kończymy. Raz w tygodniu rozmawiam z rodzicami, którzy stracili dziecko bezpośrednio po szczepieniu. Mimo, że to jest ciężki, niepożądany odczyn poszczepienny, nie trafia to do statystyki i nie jest wstrzymywana seria szczepionki. Jak nie jest, ma postępowania wyjaśniającego. Jaki jest dowód na to, że jest to niepożądany odczyn poszczepienny? Bo dowodem na to, że była to choroba zakaźna, jest badanie serologiczne. Związek czasowy. Pani mówi związek czasowy, ja mówię badanie bakteriologiczne i badanie serologiczne. Udowodnione, proszę państwa, zakażenie. A widziałam zatem wyniki toksykologiczne, aluminium, rtęć w organizmie zmarłych dzieci, które zmarły tuż po szczepieniu, miały wysokie dawki. Czy pani zna dawkę soli glinu w szczepionkach? Czy pani wie, w ilu szczepionkach jest tiomersal? Tak, była przekroczona dawka w tkankach. Proszę w takim razie przedstawić, w jaki sposób dawka glinu, która jest w jednorazowej szczepionce, a pani mówi bezpośrednio po szczepieniu, mogła wywołać toksyczność, zatrucie. Profesor Chris Exley w tym roku publikował badanie dotyczące zawartości aluminium ze szczepionek w mózgach osób z autyzmem. Jest to aktualna wiedza medyczna. Pan doktor powinien znać tą publikację. A pani również, jeżeli twierdzi, że myśmy powinni znać tę publikację, to chciałbym zapytać, czy pani wie, co to znaczy dawka toksyczna? Ja chciałbym zapytać wszystkich, którzy twierdzą podobnie jak pani, że związki glinu, który jest trzecim co do częstości pierwiastkiem w przyrodzie, są na poziomie toksycznym i wywołują działanie toksyczne. Czy pani wie, jakie jest stężenie? Jest dawka tylko dla dorosłych ustalona, nie ma ustalonej dla dzieci. Nie, dawka jest na kilogram masy ciała. Czy zna pani dawkę na kilogram masy ciała glinu lub soli rtęci? Bo my nie mówimy o rtęci metalicznej. Nie potrafię wymienić, natomiast wiem, że u dzieci, które zmarły po szczepieniach, była przekroczona w wątrobie. A jak to jest możliwe, skoro dawka w jednej szczepionce jest jedną tysięczną dawki toksycznej? Pytanie. Jak to jest możliwe? Proszę podać mechanizm. Niemal każda szczepionka zawiera aluminium. Program szczepień jest bogaty. Łaskawa pani, aluminium zawiera wszystko, w co się ubieramy, oddychamy, co jemy, ponieważ jest to pierwiastek trzeci w przyrodzie. Tak? Profesor Chris Exley udowadnia, że tutaj nie środowisko było. A zna pani jeszcze innych profesorów? Bo tak pani mówi, profesor Yehuda Scherfeld z Izraela. Tak. Profesor, nie pamiętam. A czy pani swoimi słowami, bo bardzo łatwo szafować nazwiskami, natomiast czy pani swoimi słowami opowie mi o tym, bo pani, jeżeli o czymś mówi, powinna to rozumieć. Czy pani, widzą w tej chwili, opowie o tym, w jaki sposób dawka, która jest jedną tysięczną dawki toksycznej, podana na kilogram masy ciała dziecka, jest w stanie wywołać śmiertelne zatrucie i znaczną ilość tego pierwiastka w mózgu dziecka? Panie doktorze, to oceną biegli, jak przypuszczam, nie z Polski, no właśnie, bo polscy lekarze tracą pracę za wypowiadanie się na temat szczepień. Proszę mi przypomnieć tylko jedną rzecz. Jaki zawód pani reprezentuje? Matka. Dobrze, to nie jest zawód, to jest powołanie. Natomiast jaki zawód pani reprezentuje? Czy jest pani lekarzem? Jestem matką i bronię swoich oraz innych polskich dzieci. To ja państwu powiem, pani jest agentem ubezpieczeniowym, tak? Dziękuję.